Dzień dobry. Słuchajcie, my jesteśmy już nad morzem. Dokładnie dzisiaj Gdańsk. Plaża, Stogi w Gdańsku. No. Fajnie, Tosia, tak. No i powiem wam, że czujemy się tak, jakbyśmy mieli po prostu dalej jedno dziecko, bo Lenka jest na swoich wakacjach, my jesteśmy na swoich. Pogoda to taka w kratkę, jak to nad polskim morzem. Na nieszczęście, bo powiem wam, że tyle razy, ile byliśmy tutaj teraz nad morzem ogólnie, no to zawsze nam się tak naprawdę ta pogoda super udawała, a teraz to tak w kratkę, ale może być wystarczająco. My bardziej lubimy spacerować, zwiedzać, niż po prostu wylegiwać się na plaży. A teraz z tego, co widzieliśmy, to jest jeszcze ten jarmark cały dominikański, czy jak on się tam nazywa, więc dzisiaj w planach jeszcze będzie starówka. Ale ogólnie jest super, jest pozytywnie, nie powiem, bo trochę tęsknię za Leną. I z tego, co wiem, to ona za nami także. No, ale jakoś dajemy radę. No i tak ogólnie to myślałam, że uda mi się coś ponagrywać na zapas, na kanał, ale niestety nic się nie udało nagrać, bo czasu było mało, także dziś tego vloga jakiegoś takiego wrzucę, gdzieś coś pogadam, ponagrywam i myślę, że uda mi się go opublikować, a tak to myślę, że więcej relacji i tak pojawi się na Instagramie, bo jest po prostu prędzej i szybciej. Posiedzimy jeszcze troszeczkę tutaj na tych stogach, plaża Stogi. I jedziemy na Gdańsk Brzeźno, na molo właśnie w Brzeźnie. Powiem wam, że 2 lata temu, jak byliśmy w Gdańsku Brzeźno, było o niebo lepiej, bo niby tak na uboczu mieszkaliśmy w takim bloku, w tych niskich blokach w Brzeźnie i na dobrą sprawę tak 5-10 minut było już zaraz do plaży. A tutaj jednak mieszkamy na dobrą sprawę w tym centrum miasta, w Śródmieście, przy Motławie zaraz niedaleko, ale jest naprawdę fajnie i pozytywnie, także korzystamy z tego, a później, słuchajcie, właśnie, bo ostatnio zaczęłam nagrywać jeszcze w domu vloga i nie udało mi się go opublikować, ale wracamy w niedzielę. I we wtorek, środa, czwartek jedziemy jeszcze sami do Zakopanego połazić po górach, bo jednak my to jesteśmy bardziej górzyści niż nad morzem się byczyć, także też dla siebie taką małą rezerwację zrobiliśmy i się tam wybierzemy. Antosia należy do tych odważniejszych i razem z tatą wsiadła właśnie na to ogromne koło Amber Sky. Powiem wam szczerze, że mnie by tu chyba nie zaciągnęli. Widoki tutaj są po prostu obłędne. No i sobie dziś tak spacerujemy. Ja w moim seciku tym jest cudownie.